witajcie w kolejnym odcinku programu Z kamerą w plecaku. Bardzo nam się ostatnio spodobały wypady do mniejszych miejscowości, no bo zazwyczaj jeździmy do tych wielkich miast, które zresztą już znamy z atlasów, z przewodników, z internetu. A dzisiaj wybieramy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małe miasto, tak się wydaje, ale drugie co do wielkości miasto w województwie świętokrzyskim. Na pewno ma w sobie coś ciekawego i te małe, piękne tajemnice będziemy starali się odkryć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na naszą podróż. Przejeżdżamy właśnie przez piękną, małą miejscowość Iłże, zamek. Cudowny. Kiedyś musimy tutaj też przyjechać z naszą kamerą. O właśnie, tak jak tak sobie jedziemy, to powiem Wam, że coś paliwka mało mamy. Ale ja wiem, że tu gdzieś za Iłżą jest chyba moja ulubiona stacja. No to jedziemy. No powiem Wam, że kusi mnie ten żurek staropolski, no bo jednak jak kuchnia polska, no to jajo, kiełbasa, boczek. Ale chyba zostaniemy przy tradycji. Moja babcia robi najlepsze, ale być może tutaj są prawie takie jak u babci. Pierogi z kapustą i pieczarkami. No to zobaczymy, czy lepsze niż u babci, chociaż nie, te u babci to zawsze mają inną klasyfikację. Babci pierogi to są jednak pierogi najlepsze w świecie. A tu? Yes. Cudowne. Bella, fantastyka. Świetny pomysł na to, żeby coś dobrego, naprawdę dobrego, przekąsić po drodze. A wiecie, u mnie przekąska to raz, dwa, cztery, sześć, osiem pierogów. Jakbym chciał zjeść obiad, tak z dwa talerze, z 16. Jak pani reżyser każe na całe dnie wyjeżdżać, to trzeba się najeść. Dojeżdżamy już powoli do Ostrowca Świętokrzyskiego. No właśnie, taka nazwa, Ostrowiec Świętokrzyski. Są trzy legendy, które mówią o tym, jak powstała ta nazwa. Ostrów, tak pierwotnie brzmiała nazwa tej miejscowości, leżał na wyspie, która również nazywała się Ostrów, wyspa Ostrowiec. I prawdopodobnie z tego mogła się wziąć nazwa Ostrowiec Świętokrzyski. Druga nazwa, druga legenda właściwie, to to, że do Ostrowca Świętokrzyskiego niegdyś przybywali wielmożni panowie. No, a jak się spotykają wielmożni panowie, jest ich dużo, no to czasami z tego wychodzą jakieś bijatyki i tak dalej. Więc te wiece, które tam były dosyć ostre. No i stąd nazwa Ostrowiec. Jest jeszcze trzecia legenda, która mówi o tym, że dzisiejszą Aleją 3 Maja trzeba było bardzo szybko jeździć. Dlaczego? Ano dlatego, że była ona cała w błocie i aby przejechać przez to błoto, trzeba było się po prostu rozpędzić, aby nie ugrząść. No i może właśnie z tego powodu trzeba było ostro jeździć tamtędy. I właśnie być może ta legenda również jest prawdziwa i dlatego na Ostrowiec Świętokrzyski mówimy tak, jak mówimy. Dojeżdżamy już powoli do centrum, a więc za chwilę Wam opowiem więcej.
jak każde miasto, oczywiście w samym centrum, w samym sercu miasta musi być rynek. Tutaj, jak widzimy, dużo betonu, ale tak nie do końca. W XXI wieku dużo rynków, które buduje się w miastach, nazywane są betonozą totalną. Ale tutaj nie jest tak do końca, bo zobaczcie, mamy fontanny, a dookoła rynku oczywiście jest również zieleń, więc jest to w miarę fajnie zachowane. Każde miasto ma swoje piękne historie, ale również te tragiczne. Tak także było w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj znajdują się pamiątkowe tablice i ta metalowa pętla. Ostatni dzień września 1942 roku tutaj niemieccy żołnierze dokonali masowej egzekucji na tutejszych mieszkańcach przez powieszenie. I właśnie to wydarzenie, to tragiczne wydarzenie w historii miasta symbolizuje ten pomnik. Ulica Kościelna prowadząca od rynku w kierunku kościoła. Taka mała, wąska jak w wielu miastach. Jeszcze 50, może 80, a nawet 100 lat temu tu gdzieś ktoś sprzedawał jajka, tu gdzieś ktoś sprzedawał słoninę. Tak było, prawda? Koraliki, wyroby z drewna. A dzisiaj to można powiedzieć, że jest takie małe centrum handlowe, gdzie mieszkańcy zaopatrują się w różnego rodzaju rzeczy, czy też korzystają z fryzjera. Ta właśnie wąska uliczka prowadzi do kolegiaty świętego Michała Archanioła, do której zmierzamy. Obok rynku kolejny punkt, bardzo charakterystyczny na mapie Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo wysoko położony, a więc widać go z każdego miejsca, niemalże w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kościół oczywiście ze swoją historią, także momentami tragiczną. Kiedy Szwedzi najechali Polskę, niestety został zburzony. A to jedna z pierwszych, a właściwie nawet pierwsza świątynia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W wieku XVII został odbudowany w stylu barokowym. Przyjrzałem się również historii tej parafii na jej oficjalnej stronie internetowej. Jest tam dużo wzmianek na temat prześladowań parafian za czasów PRL-u. No niestety aparat władzy nie był zbytnio przychylny. Na przykład budowie kolejnej kaplicy w dzielnicy Stawki. Stawiano wiele warunków, były kładzione kłody pod nogi, wyłączano prąd, grożono rozbiórką po to tylko, żeby tej kaplicy nie wybudować. Ale ostatecznie udało się to zrobić. Również są inne historie na temat przepełnienia tej parafii, ale o tym wszystkim już możemy doczytać po prostu w internecie. Schody, u zwieńczenia których znajduje się pomnik Jana Pawła II, a tu z boku tablice, które upamiętniają wizyty świętego Jana Pawła II w Polsce. 83 widzimy, 79 rok. Jak widać, tutejsi mieszkańcy bardzo mocno zżyci są religijnie z Janem Pawłem II. I proszę, na jakie perełki natknęliśmy się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najstarszy murowany budynek w tym mieście i drzwi, które również są nadszarpnięte zębem czasu z pewnością. To dawny gmach poczty, zajazd pocztowy, bo tak to się nazywano. I zarazem najstarszy budynek murowany w Ostrowcu. A teraz przejedziemy się, albo nawet przejdziemy, do gmachu pocztowego, który w dalszym ciągu funkcjonuje. Monumentalny budynek, który znajduje się niedaleko rynku.
urządzony w stylu palladiańskim. Tak się nazywa. Jak na niewielkie miasto, budynek sprawiał naprawdę ogromne wrażenie. I to tutaj odbywały się różne uroczystości państwowe i tego typu wydarzenia. Pełnił po prostu rolę reprezentacyjną. Powstał w latach 1925-1927, a o tym świadczą te dwie daty, które są wypisane tuż nad wejściem do samego budynku. Również przed laty był pokazywany na pocztówkach. Dziś w nim możemy po prostu wysyłać sobie listy, bo funkcjonuje jako Poczta Polska. Polska jesień, a więc troszeczkę aura nam się zmieniła i postanowiliśmy sobie część Ostrowca Świętokrzyskiego zwiedzić w samochodzie. Osiedle 25-lecia. Widzimy te budynki, no i zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to budynki, które swoje lata świetności, no można powiedzieć, że mają już za sobą. Wielka płyta, okres budowy na pewno PRL. To takie budynki, w których na przykład moje pokolenie może powiedzieć, że wychowali się w nich moi rodzice czy też dziadkowie. W tym miejscu kiedyś stała fontanna, typowa dla osiedli budowanych w czasach PRL-u. Dzisiaj jest zdecydowanie nowocześniejsza i można ją oglądać z poziomu chodnika. Kolejny charakterystyczny punkt na mapie zwiedzania Ostrowca Świętokrzyskiego to osiedle Pułanki. Tam znajduje się samolot w środku miasta. Na cokole. Sami zobaczycie. Dotarliśmy na osiedle Pułanki, to tutaj znajduje się jeden z trzech oryginalnych, które są w Polsce, MiG-ów 17. Ten został podarowany przez Ludowe Wojsko Polskie na 40-lecie PRL-u. To było w połowie lat 80. Nie tylko ten samolot znajdował się na osiedlu Pułanki w Ostrowcu Świętokrzyskim, również kiedyś był inny samolot pasażerski. W nim znajdowała się kawiarnia i restauracja. No ale niestety nie dotrwał do dzisiaj. W pewnym momencie został spalony. W Ostrowcu Świętokrzyskim, jak wyczytałem, znajduje się kilka pałacyków. Jeden z nich to Pałac Mikusińskich. O proszę, to właśnie ten, który jest tuż przed nami. No i skoro jesteśmy tutaj na miejscu, to musimy go zwiedzić. Przy pałacyku znajduje się również kapliczka świętego Huberta. To spod niej właśnie wyruszali na polowania. To właśnie pod nią odbywały się uroczystości i wszystkie msze związane z tym, co później się działo w lasach, w okolicznych lasach i polach, czyli z polowaniami. Na początku XIX wieku Jerzy Dobrzański w tym miejscu wybudował dom, murowany dom, kryty gontem, tuż obok istniejącej już wcześniej kuźni. No, niestety problemy finansowe pojawiły się i pod koniec XIX wieku ten dom musiał zostać sprzedany. Ale, jak się okazuje, wyszło to dla niego na dobre. Hrabia Zygmunt Wielopolski
przejmuje te wszystkie dobra, no i postanawia to troszeczkę przebudować. I wtedy tworzy się tutaj naprawdę taki piękny, wielki dwór. Dworek stał się siedzibą jego wypraw myśliwskich. Również tutaj przesiadowali wszyscy myśliwi, jego zaproszeni goście, którzy razem z nim polowali. Za czasów Wielopolskiego powstał tutaj przepiękny park krajobrazowy, który służy do dzisiaj, ale w 2006 roku dworek, pałac przejęli Irena i Krzysztof Tarnowscy. I w ten oto sposób powstał tutaj Pałac Tarnowskich wraz z hotelem. I ktoś mógłby pomyśleć, że zmieniliśmy miejsce nagrywania programu. Nie, to nie Sopot, to jest Ostrowiec Świętokrzyski w dalszym ciągu. Park miejski i molo, czyli miejsce, gdzie można wypoczywać biernie, ale również i aktywnie. Kaczuszki, rybki, dużo zieleni. No właśnie, przede wszystkim to molo, na którym można sobie powypoczywać. A tak naprawdę do centrum miasta jest bardzo niedaleko. Widzicie ten wzgórek? Tam na tym wzgórzu mamy centrum miasta, tam jest rynek, tam jest także kolegiata, którą odwiedziliśmy. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Podejrzewam, a właściwie nawet zaczynam podejrzewać, że kiedyś w Ostrowcu Świętokrzyskim osiedlili się górale, bo kościół ewidentnie w stylu zakopiańskim. Te spadziste dachy, naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Kościół oczywiście drewniany, tuż obok niego dzwonnica. To właśnie różne style, które łączy Ostrowiec Świętokrzyski. To Wam pokazujemy. Widzieliśmy dzisiaj w Ostrowcu Świętokrzyskim samolot MiG-17, ale to nie koniec takich podniebnych atrakcji, podniebnych emocji. Przed nami również statki kosmiczne. O co dokładnie chodzi? Chodźcie, pojedziemy, zobaczymy. Wcześniej mówiłem Wam o tym, że sercem miasta jest rynek. W dzisiejszych czasach może to być nieprawda, bo teraz sercem miasta może być galeria handlowa. Galeria Ostrowiec właśnie, do której przybyliśmy, to miejsce spotkań na pewno. To największe centrum handlowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale również i w całej okolicy. Widzimy, że jest tu wystawa Lego Star Wars. Jak się okazuje, wystawa akurat, na którą przypadkiem trafiliśmy, bo trwa od 2 do 13 października dokładnie. Świetna gratka dla fanów tej sagi, ponad 40-letniej. O klockach Lego marzył każdy młody chłopak. A zobaczyć tyle klocków Lego w jednym miejscu, być jeszcze fanem Gwiezdnych Wojen, zobaczyć Lorda Vadera w takim wydaniu, można się zakryć.
Vader, Mistrz Yoda, różne statki kosmiczne i to wszystko właśnie w galerii Ostrowiec można zobaczyć. A później jeszcze pójdziemy, jak ja to lubię mówić, pochillować, czyli po prostu odpocząć po całodziennym zwiedzaniu. Ostrowiec Świętokrzyski. Kolejne małe miasto na mapie naszych podróży. Niekoniecznie jesteśmy świadomi, co takie małe miasta, właśnie jak Ostrowiec Świętokrzyski, mają nam do zaoferowania. Mają naprawdę dużo, jak mogliście zobaczyć. I sądzę, że na pewno byśmy żałowali, gdybyśmy tutaj nie przyjechali, bo nie odkrylibyśmy tylu fajnych rzeczy. I w kolejnym odcinku na pewno odkryjemy kolejne. Zapraszamy Was na kolejne odcinki programu z kamerą w plecaku.